akademickie rytmy. Minęła już godzina 11, prawie 6 minut po godzinie 11. Artur Pieczarka, witam serdecznie w kolejnych akademickich rytmach w programie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie na antenie Radia Nysan FM. Dzisiaj temat architektura, atrakcyjne studia w Nysie. Maturzyści już po maturze zastanawiają się, jaki kierunek wybrać. Zapraszamy do studiowania na miejscu tutaj w Nysie, nie tylko mieszkańców powiatu nyskiego. A są z nami w studiu dzisiaj Państwa i moi goście, doktor habilitowany inżynier architekt, pan Bogusław Szuba, profesor PWSZ w Nysie. Witamy. Dzień dobry Państwu. Jest doktor inżynier architekt, pan Piotr Opałka. Dzień dobry Państwu. Jest magister inżynier Marcin Zdanowicz, prodziekan kierunku architektura. Dzień dobry. Prodziekan Wydziału Nauk Technicznych. Jest z nami studentka kierunku architektura, pani Justyna Lewandowska. Witam serdecznie. Czwarty rok już, więc tak, dużo nam będzie mogła opowiedzieć o studiowaniu na architekturze. Ciekawostką jest fakt, że pani studiuje specjalność architektura światła. Najpierw pytanie do wykładowców. Panie profesorze, w pana opinii, dlaczego warto studiować architekturę w ogóle i też w Nysie? Jakie są perspektywy na rynku zawodowym? Co panowie obserwujecie w tej chwili na rynku, jeżeli chodzi o architektów? Ja myślę, że jest to przede wszystkim kierunek bardzo ciekawy. On łączy wiele dyscyplin. W tej chwili rzeczywiście bardzo na to zwracamy uwagę, żeby tą interdyscyplinarność wśród architektów kształcić, żeby uczulać na tą interdyscyplinarność, a poza tym bardzo zwracać uwagę na kształtowanie samego środowiska człowieka, który dzisiaj pod względem ekologicznym właśnie takie powinno być. Tak uczymy architektów w tym kierunku, aby tą ekologię już wdrażać od pierwszego roku. Pan doktor inżynier architekt, pan Piotr Opałka? Architektura, tak jak pan profesor wspomniał, jest interdyscyplinarna ze wszech miar. I tutaj możemy powiedzieć, gdzie, jeżeli się gdziekolwiek nie spojrzymy, łączy się z ekologią, z szeroko pojętym zagospodarowaniem przestrzennym, tym, co nas otacza wokół, prawda? Czyli no, jest naprawdę bardzo szerokie spektrum. Pan prodziekan? Znaczy, kierunek architektura przygotowuje do wykonywania zawodów w wielu aspektach. Tak naprawdę od urbanistyki, czyli szerszego spojrzenia na to, co nas otacza, przez architekturę, detal architektoniczny, od obiektów wielkoskalowych po najmniejsze obiekty. Wszystko to można nazwać architekturą, więc jest to szeroki wachlarz działań projektantów, architektów. Absolwenci też mogą znajdować się w projektowaniu wnętrz, czyli w takim już mniejszej skali wnętrz architektonicznych, ale też i wnętrz urbanistycznych. Czyli tutaj jest szeroki wachlarz możliwości realizacji się w zawodzie. Jako przykład też można podać tutaj troszkę, rozmawialiśmy w kuluarach, nasza studentka czwartego roku obecnie pracuje przy organizacji procesu inwestycyjnego bloków mieszkaniowych na Grodkowskiej, więc no to pokazuje szeroki wachlarz. Czyli już tam nabywa doświadczenie, tak? Już nabywa doświadczenia, tak. Jak to wygląda, panie profesorze, losy absolwentów? Oni mają swoje biura architektoniczne, otwierają swoje biura, gdzie mogą pracować po studiach? Bardzo różnie to bywa. Ja obserwuję od wielu lat, jak to wygląda. Niektórzy zakładają własną działalność gospodarczą, tworzą własną firmę, również i zatrudniają wtedy pracowników. Niektórzy pracują już w gotowych firmach, których stanowią po pierwszym stopniu pomoc inżyniera z pełnymi uprawnieniami, ale są i też tacy, którzy pracują u deweloperów, są też tacy, którzy pracują w urzędach miejskich, powiatowych, wszelakich, samorządowych, bo tam też architekci są pożądani. Są też i tacy, którzy no, wybierają ścieżkę zagraniczną, po czym tam zdobywają doświadczenia, ale wielu z nich wraca. Dzisiaj są takie możliwości, a COVID dzisiaj nas nauczył pracy zdalnej, także nie jest dzisiaj regułą, gdzie pracuje. Regułą jest i właściwie podstawą, jak pracuje, a inwestor nas doceni.
Każdy zawód na pewno się zmienia, są nowe technologie, tak samo no, projektowanie budynków się bardzo zmienia, używacie przeróżne narzędzia. To pytanie do pana doktora inżyniera, pana Piotra Opałki, jak to bardzo się wszystko zmienia w architekturze, bo kiedyś, domyślam się, były mapy, rysunki, czy to pozostało, czy jak wygląda ten warsztat współczesny architekta, jak może w nawiązaniu no, wyglądał dawniej, albo co studenci muszą też, jakie umiejętności nabyć, aby być architektem? Rzeczywiście klasyczne rozumienie wykonywania zawodu architekta wiąże się z deską kreślarską, może lapidografami, tego typu przyborami. No dzisiaj oczywiście to wszystko się zmieniło. Mamy wspomagania jak najbardziej komputerowe i to coraz szersze narzędzia, które pomagają w wykonywaniu tej pracy. Niemniej jednak my studentów staramy się kształtować w sposób taki klasyczny, który jest obecny również na najlepszych uczelniach na świecie. Nie tylko zaczynamy od komputera, tylko jest to rysunek jednak odręczny, ponieważ to, co chcemy przekazać, jest u nas w głowie. Mówiąc wprost, oczywiście programy komputerowe jak najbardziej są ułatwieniem, ale jest to jedynie tylko narzędzie w procesie projektowym. Mhm. Pytanie do prodziekana, pana Marcina Zdanowicza. No, jakie są kryteria przyjęć na wasz kierunek tutaj architektury? Architektura, jeszcze ja pamiętam ze swoich czasów, no zawsze była takim prestiżowym kierunkiem studiów. Od wielu lat przyjęliśmy taką strategię, która polega na zlikwidowaniu egzaminów wstępnych i traktujemy pierwsze 2 lata studiów jako wdrożenie adeptów pod każdym kątem projektowania architektonicznego, urbanistycznego, czyli również tego przygotowania rysunkowego, które jest z reguły na większych uczelniach wymagane i weryfikowane egzaminem wstępnym. U nas przyjmujemy, że student ma się tego, ma mieć możliwość nauczenia się tego w toku studiów, czyli wymogiem jest oczywiście pozytywne zdanie egzaminu maturalnego. No i przede wszystkim chęć nauki, chęć rozwijania tej wrażliwości artystycznej, rozwijania wyobraźni przestrzennej, no i wszelkich umiejętności potrzebnych przy wykonywaniu zawodu architekta. Profesor wcześniej wspominał, jest to zawód, który łączy w sobie no, bardzo wiele dyscyplin, czyli od tego kontekstu projektowania szeroko rozumianego, czyli kontekstu przyrodniczego, historycznego, ale też inżynierskiego, bo jest to zawód inżynierski, jakby nie było. I wszystkie te umiejętności muszą w rękach architekta tworzyć taką spójną całość. Jest z nami studentka 4. roku architektury, przypomnę, pani Justyna Lewandowska. Pani Justyno, to zainteresowanie architekturą, jak u pani się zrodziło? Skąd pani przybyła tutaj? Pani jest nasianką, czy? Nie, ja pochodzę, znaczy aktualnie mieszkam na Śląsku Cieszyńskim i co ciekawe, usłyszałam o tej uczelni, w ogóle o całej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej od moich znajomych, którzy również pochodzą z moich stron i tam powiedzmy od słowa do słowa, dowiedziałam się, że tutaj istnieje taka uczelnia. Dużo dobrych słów słyszałam, ale naprawdę takich dobrych słów o tym wymiarze, że uczelnia jest kameralna, że jest dostosowana do studenta, że właśnie, że podczas toku edukacyjnego możemy się tak naprawdę wszystkiego nauczyć, a nie jesteśmy obciążeni jakimiś wymaganiami, które z góry nam są już od razu podyktowane. I tak to się zdarzyło. Co więcej, też podczas rekrutacji ja sobie oczywiście zobaczyłam całą ofertę naszej uczelni i myślę, że takim dużym motorem napędowym był ten kierunek, specjalność właśnie architektury światła, która bardzo mnie zaintrygowała i którą, no, którą wiedziałam też od samego początku, że będę chciała ją kontynuować i jakby rozwijać. A wcześniej interesowała się pani projektowaniem, tak to było, jak uczęszczała pani do szkoły o profilu technicznym? Nie uczęszczałam do takiej szkoły, aczkolwiek uczęszczałam na zajęcia artystyczne wszelkiego rodzaju, również zajęcia rysunkowe.
No właśnie, panie profesorze, jakie umiejętności są przydatne w zawodzie architekta, bo jak wchodzimy do tego pięknego budynku Wydziału Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, to tak wyjaśnię, że to jest lokalizacja tam na górce przy Obrońców Tobruku koło wieży Ciśniny, to wchodzimy, to od razu witają nas piękne rysunki, na przykład Nysy obecnie, to rozumiem, jakieś prace architektów, potem wiele, wiele różnych prac właśnie waszych studentów. Ja myślę, że szerokie spojrzenie na świat i chęć poznawania tego świata, chęć poznawania środowiska człowieka, to jest atrybut, który architektowi jest bardzo potrzebny. I to poznawanie nie może być ograniczone. Ono powinno się stale rozszerzać, ta ciekawość powinna wzrastać. Świat się bardzo zmienia, w bardzo szerokim tempie się zmienia. Architektura również się bardzo szybko zmienia. Coraz częściej mamy do czynienia z nowymi technologiami, które architekt musi poznawać. I to jest coś, co napędza tą architekturę, co ją zmienia. Ta nowoczesność w architekturze jest odczuwalna pod każdym względem. Dzisiaj nie możemy zapomnieć tej nowoczesności, oprócz tych parametrów energooszczędności, materiałochłonności, czy też innych śladów węglowych, które są tak bardzo modne, o człowieku samym, bo przecież budujemy dla człowieka, on jest użytkownikiem, on będzie tutaj w tym mieszkaniu, czy w tej pracy przebywał, wobec tego to są pewne warunki, które tworzymy. To są umiejętności, które będziemy kształcić i kształcimy. Te dwie twarze architekta, z jednej strony artystyczna, z drugiej strony techniczna, jest naszym celem, aby taki absolwent posiadł. Wszelkie informacje o 12 kierunkach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie znajdziecie na stronie internetowej www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl. Tam już od 1 czerwca można się rejestrować jeszcze przed odbiorem świadectwa maturalnego, bo świadectwa za kilka tygodni maturzyści będą odbierać. Tu pytanie do prodziekana kierunku architektura na Wydziale Nauk Technicznych, pana Marcina Zdanowicza. Jakie te specjalności są u was na architekturze, które mogą wybierać studenci? Znaczy, przede wszystkim należałoby podkreślić tutaj, że specjalność to jest taka, no, mówiąc kolokwialnie, wisienka na torcie. To w toku kształcenia, które obejmuje prawie 3000 godzin, specjalność to jest jedynie około 210 godzin. Więc tutaj najważniejsze jest to, że każdy z absolwentów jest w pełni wykształconym inżynierem, architektem zgodnie ze standardami kształcenia, które nas obowiązują z ramienia ustawodawcy. Natomiast, czyli posiada pełne umiejętności wymagane dla tego wykonywania tego zawodu. Natomiast dodatkowym atrybutem uzyskiwanym w ramach specjalności są pewne umiejętności wynikające z charakterystyki danej specjalności. I tutaj prowadzimy, tak jak już nasza pani studentka opowiadała, architekturę światła, która zajmuje się uzupełnieniem jakby tej wiedzy w zakresie nocnego wizerunku zarówno obiektów architektonicznych, czy jak i też zespołów zabudowy, czyli szerszego jakby kontekstu urbanistycznego. Drugą specjalnością, którą prowadzimy, jest konserwacja i ochrona zabytków, przy czym tutaj znów podkreślę, jest to nadal architekt, inżynier architekt, z dodatkowymi umiejętnościami i wiedzą w zakresie ochrony zabytków architektury, czyli umiejętnością poruszania się w tej tkance zabytkowej zarówno od strony inwentaryzacji, analizy zasobów historycznych danego obiektu, jak i późniejszej kontrolowanej ich przemiany zgodnie z wytycznymi np. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Więc to wszystko, obie te specjalności poruszają się w obszarze architektury i urbanistyki. Pani Justyno, to pytanie do studentki. Dlaczego ta specjalność architektura światła? Czy już ma pani ze sobą jakieś pierwsze, na pewno, pierwsze projekty jakieś oświetlenia budynków, może w swoich rodzinnych stronach, czy gdzieś tu bliżej? Myślę, że projekty na razie dotyczą projektów zrealizowanych w ramach oczywiście zajęć. I tak rzeczywiście jeszcze chciałam dodać, bo tutaj mocno, cały ten kierunek, cała nasza architektura, również specjalność, którą wybieramy, ona bardzo mocno integruje jakby taką sferę artystyczną i właśnie techniczną. I tutaj jest dosyć duża płaszczyzna, na której możemy się poruszać i na której możemy to rzeczywiście łączyć, bo ja właśnie bardzo biłam się z myślami, kiedy miałam tak duże zainteresowanie artystycznych, co z tym zrobić, żeby jakoś to ubrać w konkretne
powiedzmy ramy i żeby to miało sens. No i właśnie architektura dzięki temu jakby jest, była dla mnie odpowiednim wyjściem i nadal jest w sumie. Co do pytania, co na architekturze światła? Właśnie mnogość zajęć pod względem iluminacji przestrzeni urbanistycznej, jak i architektonicznej, również iluminacji wnętrz, czy też nawet możemy się spotkać na naszej uczelni z takimi zajęciami jak iluminacje sceniczne chociażby, więc duże pole do popisu. Panowie prowadzą różne zajęcia. Jak wygląda to kształcenie? Pokrótce jeszcze przed taką pierwszą przerwą tutaj w czasie programu. Pan prodziekan tu aspekty budownictwa szeroko pojęte tak przekazuje studentom. Tak, akurat tak się składa, że ja jestem jedną z osób, która kształci w ten kontekst inżynierski projektowania architektonicznego, czyli szeroki zakres stosowanych wcześniej, jak i teraz, technologii budowlanych, bo musimy poznać oczywiście to, co bywało drzewie, jak i to, co jest współcześnie. Czyli ogólnie mówiąc, nauka tego, co koleżanka już wcześniej wspominała, jak zrobić, jak zrealizować wizję architektoniczną, tak żeby ona odpowiadała potrzebom technicznym, czy wymaganiom technicznym stawianym wszystkim obiektom budowlanym. Pan profesor Bogusław Szuba, w jakich druga strona, nazwijmy sobie bardziej wizualna, no to jest kształcona od podstaw kompozycji plastycznych, które są tutaj przez naszych znakomitych plastyków prowadzone, przez pana Andrzeja Wolskiego, przez Ryszarda Szymończyka. To jest rysunek odręczny, to jest malarstwo, to są elementy rzeźby, to jest modelowanie również. I to rozpoczyna się to kształcenie najpierw od najprostszych form. Następnie przechodzimy przez najprostsze obiekty, jakie można sobie wyobrazić, usługowe, dosłownie typu przystanek autobusowy, jakaś przystań kajakarska. To są bardzo maleńkie obiekty, po czym są projektowania domków jednorodzinnych. Po domkach jednorodzinnych mamy mieszkalnictwo wielorodzinne, które dzisiaj też więcej się o tym, coraz więcej o tym mieszkalnictwie mówi, dlatego że te negatywne zjawiska w miastach rozlewania się tkanek poza miasto bardzo zwracają uwagę urbanistom i poszukujemy dzisiaj nowych metod uatrakcyjnienia zamieszkiwania właśnie w mieście. Ten powrót do centrum dzisiaj mocno jest przez nas akcentowany. Po czym mamy usługi. Te usługi to są wyodrębnione zadania dla architektów, studentów, którzy no, biorą w tym udział i to są usługi podstawowe, ale również i te, które są ponad podstawowymi usługami. Na koniec, równolegle właściwie, może nie tyle na koniec, no jest kształcenie urbanistyczne dotyczące zasad projektowania osiedli mieszkaniowych, zasad projektowania dzielnic mieszkaniowych. Kończy się to projektowanie na planistyce, czyli na planowaniu regionalnym, na planowaniu w projekcie zagospodarowania przestrzennego, które jest jednym z podstawowych dokumentów planistycznych, również elementy studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego gminy. To są te elementy, które dotyczą projektowania. To o różnych pomysłach architektonicznych podczas na przykład obron egzaminów prac dyplomowych opowiemy po wiadomościach, które w Radiu Nysa już za chwilę. Architektura, atrakcyjne studia w Nysie, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Zostańcie z nami, z Radiem Nysa. Akademickie rytmy. Za 24 minuty będzie południe. Witamy serdecznie w kolejnych akademickich rytmach. Ponownie architektura, atrakcyjne studia w Nysie. Dzisiaj rozmawiamy. Są z nami pan profesor Bogusław Szuba, doktor inżynier, architekt pan Piotr Opałka, prodziekan Wydziału Nauk Technicznych, kierunek architektura, magister inżynier Marcin Zdanowicz i pani Justyna Lewandowska, studentka czwartego roku architektury. Panie prodziekanie, na początek do pana pytanie, co nowego na kierunku architektura w tym roku, bo słyszeliśmy o nowej pracowni wirtualnej rzeczywistości. W niedawnym czasie otworzyliśmy nową pracownię wirtualizacji procesu projektowania. Jest to pracownia, która z założenia miała odpowiadać współczesnym potrzebom i zmianom, jakie w procesie projektowania następują, czyli to, co już wcześniej było poruszane.
Ten warsztat architekta, który rozpoczyna się od rysunku odręcznego, od szkiców, później jest przenoszony na deskę kreślarską w formie rysunków technicznych, która to deska obecnie jest od dłuższego czasu już w zasadzie zastąpiona programami komputerowego wspomagania projektowania. Począwszy od takich programów typu CAD-owskiego, które są taką digitalną, powiedzmy, wersją deski kreślarskiej, po oprogramowanie BIM, które w tej chwili wchodzi, czyli projektowanie, czyli oprogramowanie, które można scharakteryzować jako taką modelem informacji o budynku, pełnym modelem, który od procesu projektowania poprzez realizację i później użytkowanie obiektu cały czas jest aktualizowane i niesie w sobie wszystkie informacje, począwszy od rozwiązań architektonicznych, technicznych, instalacyjnych, pełny zakres i wachlarz właśnie takich informacji o budynku. No i pracownia w dużym skrócie ma w sobie nieść właśnie tą możliwość nauki tego typu oprogramowania przez naszych studentów. Oprócz tego oczywiście to, co dotyczy specjalności poszczególnych, czyli pracownia ma dawać możliwość nauki wideoiluminacji, obiektów architektonicznych i zespołów zabudowy, czyli to, czego studenci uczą się na specjalności architektura światła, jak i skanowania 3D, to też jest technologia no, stosunkowo nowa, już upowszechniona, ale jeszcze dość świeża, dająca możliwość bardzo precyzyjnej, szczegółowej inwentaryzacji architektonicznej, jak i technicznej obiektów zabytkowych na przykład, czyli to, czego jest, to, co jest jakby podstawą analizy obiektów zabytkowych i to, czego studenci muszą później się nauczyć w toku specjalności konserwacji i ochrona zabytków. Panie doktorze, to pytanie do pana Piotra Opałki. Klienci architektów na pewno są wymagający. Kiedyś oglądali projekty na zdjęciach, zapoznawali się z zakresem budowy takiego budynku, a dzisiaj to, o czym tutaj mówił pan prodziekan, ta możliwość zobaczenia w technologii 3D, jak ten budynek będzie wyglądał, to na pewno pomaga w wyborze na przykład tego, a nie innego obiektu wymarzonego swojego domku. Czy ta nowa technologia właśnie jest pomocna, panie doktorze, w wyborze takich różnych projektów przez klientów waszych pracowni? Zależy dużo od inwestora i też zależy od architekta. Pewne koncepcje, idee można przekazać szkicem odręcznym, prostą koncepcją, jeżeli inwestor jest świadomy, a inwestorzy są coraz bardziej świadomi, coraz więcej wiedzą, czego chcą, czego oczekują. Na tym etapie można poprzestać. Oczywiście ten zakres usługi rozszerzyć o wykonanie makiety, o wykonanie wizualizacji. W szczególności te wizualizacje są przydatne przy projektowaniu wnętrz. Także wedle portfela inwestora może być dopieszczone ze wszech miar. Być zaproponowane. Tak. Jeszcze pytanie do pana prodzikana. Jeżeli chodzi o dostęp do oprogramowania, studenci mogą korzystać poprzez kształcenie, przez te kilka lat no, poznają te główne, wszystkie najważniejsze oprogramowania, które będą przydatne architektom i mają dostęp do tego oprogramowania, czy tak? Tak, no idea jest podstawowa taka, że w toku kształcenia są przewidziane przedmioty kształcące ten warsztat wykorzystania narzędzi komputerowego wspomagania projektowania. Oprócz tego pracownia jest dostępna studentom w czasie wolnym, czyli mogą studenci samodzielnie korzystać zarówno z całego sprzętu, jak i oprogramowania, które jest w pracowni zgromadzone. Ostatnia sytuacja epidemiczna zmusiła nas do tego, żeby rozwinąć też te metody kształcenia zdalnego. Więc ponieważ studenci nie mieli możliwości osobistego uczestnictwa, wykorzystania tej pracowni w czasie wolnym,
W tej chwili mają możliwość dostępu do niej poprzez zdalne łączenie z komputerami. Ze swojego laptopa, ze swojego komputera PC mogą połączyć się z pracownią i wykorzystywać to, co uczelnia zgromadziła. Oprogramowanie, nowe technologie to jedno, ale wiedza od bardzo doświadczonych osób, od kadry na kierunku architektura to jest osobny temat. Właśnie kto kształci przyszłych architektów w NUS-ie, panie profesorze, pan Bogusław Szuba? Kształci wysoko wykwalifikowana kadra. My tak naprawdę cały czas się uczymy i nie jest tak, że ludzie pozostają na danym etapie. Wszyscy chcą się rozwijać. Marcin Zdanowicz w tej chwili opracowuje pracę doktorską. Pan Michał Kaczmarzek również. To są magistrowie, którzy niebawem za chwilę będą doktorami. Mamy również awanse naukowe pani Małgorzaty Korpały, która już jest po habilitacji. Mamy nowych architektów, profesorów, także ta kadra cały czas się u nas rozwija i prawdopodobnie będziemy jednym z najsilniejszych kierunków w PWSZ-cie, jeśli chodzi o wykształcenie i o kwalifikacje. Też wśród osób, które kształcą przyszłych architektów, jest wojewódzki konserwator Mazowiecki, wojewódzki konserwator zabytków, to też warto chyba wspomnieć. I też profesor, profesor prowadzący, czy jakby mający w opiece swojej właśnie konserwacji i ochrony zabytków, właśnie tą specjalność. Także to jest komplementarne właśnie między innymi z specjalnością. Te dwie osoby, pani Małgorzata Korpała i pan profesor Lewicki, jakby bezpośrednio opiekują się tą specjalnością. I tu możemy, domyślam się, na zajęciach, panie doktorze, tutaj jest na przykład z panem profesorem Mazowieckim, konserwatorem zabytków, rozmawiać na przykład o takich praktycznych różnych sytuacjach, które na przykład mają miejsce w stolicy państwa, jakieś problemy, zabytki i tak dalej. Jak będzie odbudowany Pałac Saski na przykład? Bo to bezpośrednio jest u źródła, możemy się dopytać. Kolejną taką, takim magnesem przyciągającym na pewno w ogóle studentów do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w NUS-ie, to no, prężnie działająca współpraca międzynarodowa na różnych kierunkach. Jest z nami, przypomnę, pani Justyna Lewandowska, czwarty rok architektury. Słyszałem o tym, że nawet na dwa semestry można wyjechać za granicę, nabyć doświadczenie, czyli to prawie na 12 miesięcy, otrzymać na to fundusze, pojechać do dowolnego kraju na świecie. A jak to było w przypadku pani Justyny? Gdzie pani Justyna mogła właśnie nabyć doświadczenie w ramach programu Erasmus+. Tak. Głównie dzięki tutaj pomocy, ogromnej pomocy Biura Współpracy Międzynarodowej, właśnie naszej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, ja mogłam się wybrać na semestr w ramach właśnie programu Erasmus+, do Bośni i Hercegowiny, do Sarajewa, do stolicy i tam spędziłam cały semestr na International University of Sarajevo. Tak w skrócie mogę powiedzieć, że oczywiście jest to niesamowita przygoda pod względem tego, że doświadczasz całkowicie innego świata, ale też całkowicie innego systemu edukacyjnego, innego podejścia do tematu. Nabywa się dużo takiej świeżości, też otwarcia pewnych, powiedzmy, klapek na oczach względem różnych zagadnień właśnie dotyczących architektury, czy też w ogóle samego jakby też kontaktu z takimi ludźmi, którzy zajmują się tą branżą. Pytanie do pana profesora i do pana doktora Piotra Opałki, jak ważna jest właśnie współpraca międzynarodowa, bo realizujecie panowie różne ciekawe przedsięwzięcia międzynarodowe, od konferencji poprzez wyjazdy naukowe, gdzie wraz z panami studenci mogą pozyskać dodatkowe umiejętności praktyczne. Panie profesorze, a potem pan doktor. Umiędzynarodowienie jest bardzo ważne. To są kontakty, które rzeczywiście rozwijają uczelnie. Te kontakty potem procentują i wykorzystujemy je w różnych wydarzeniach, chociażby w konferencjach międzynarodowych, które organizujemy. Pierwsza z nich była taka bardzo poważna, dotycząca piękna w architekturze, tradycji i współczesność w 2018 roku. Druga międzynarodowa konferencja w tym roku niedawno się zakończyła. Skończy się pięknym wydawnictwem polsko-angielskim. I to umiędzynarodowienie daje szansę wymiany poglądów. Nie tylko, powiedzmy, między studentami, którzy przyjeżdżają do nas w ramach Erasmusa, czy też nasi studenci wyjeżdżają w ramach Erasmusa. Te kontakty pozostają, ale również pomiędzy właśnie pracownikami naukowymi, pomiędzy architektami, których już w tej chwili dość bogatą siatkę posiadamy.
ta siatka tych naszych kontaktów stale wzrasta i wydaje się, że będzie również później owocowała w dalszych wydarzeniach międzynarodowych na naszej uczelni. Panie doktorze, z pana doświadczenia jak wynika, no właśnie, jakie są pozytywne strony współpracy międzynarodowej, też nie tylko te wyjazdy za granicę, ale nawet wtedy, kiedy goście zagranicy do was na uczelnię przyjeżdżają, jak takie zajęcia z architektury u was przebiegają? Zarówno wykładowcy z zagranicy, jak i my wyjeżdżamy wzajemnie do siebie. Wykładowcy, jako wykładowcy wyjeżdżający za granicę prowadzimy zajęcia, wykłady w uczelniach partnerskich, analogicznie nasi goście. Poza tym należy wspomnieć, iż ze względu właśnie na tą szeroką, dobrą współpracę międzynarodową gościmy rocznie na kierunku architektura około 25, nawet 30 studentów z zagranicy. To są Hiszpanie, to są z całej Europy. Tu można wymieniać wszystkie państwa. I nie tylko Europy, oczywiście. Mamy też studentów z Turcji, też mamy studentów z Meksyku na przykład. Z Indii oczywiście, tak. I to jest bardzo pouczające. W ciągu roku prowadzimy około 2-3 warsztatów międzynarodowych studenckich, gdzie przyjeżdżają tutaj również wykładowcy zagraniczni. I studenci rozwiązują jakiś konkretny problem projektowy. I to jest bardzo pouczające dla studentów, dla wykładowców, to jest spojrzenie świeże z zewnątrz. Konfrontujemy nasze rozwiązania, bardzo pouczające praktyki. No właśnie, zapytajmy studentkę też, panią Justynę, jak bardzo pouczające są takie wspólne zajęcia, które na przykład z różnymi studentami z różnych stron Europy czy świata pani uczestniczyła? Tak, na pewno w zeszłym roku akademickim po prostu przychodzi mi na myśl jedne warsztaty i to były warsztaty zagospodarowania terenów nabrzeżnych w Głuchołazach. I tam właśnie uczestniczyła z nami grupa studentów bodajże z Kosowa, z Turcji również i Włoch. Na czym to polega? W głównej mierze oczywiście jesteśmy podzieleni na grupy, ale gdzieś tam powiedzmy ta współpraca z tymi studentami zagranicznymi, ona cały czas zachodzi, również zachodzi chociażby podczas prezentacji później tych opracowanych projektów, kiedy musimy razem je zaprezentować i coś o nich opowiedzieć na przykład. A tak pięknie zachęcała do studiowania kierunku architektura w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej pani Justyna Lewandowska. No cóż, zapraszamy do kontaktu, panie prodziekanie, gdyby ktoś miał jeszcze jakieś pytania, można się kontaktować z wami. Zapraszamy na studia, tak? Serdecznie zapraszamy, od października. Strona www.rekrutacja.pwz.nysa.pl. Na tej stronie internetowej już można się rejestrować od 1 czerwca, jeszcze przed odbiorem świadectwa maturalnego. A państwa i moimi gośćmi byli dzisiaj, przypomnę, pan profesor inżynier, doktor habilitowany inżynier architekt, pan Bogusław Szuba. Dziękuję bardzo. Był pan doktor inżynier architekt, pan Piotr Opałka. Dziękuję. Pan prodziekan kierunku architektura na Wydziale Nauk Technicznych, pan magister inżynier Marcin Zdanowicz. Dziękuję za uwagę. No i jeszcze raz wspomnę, pani Justyna Lewandowska. Dziękuję. Rok. Pozdrawiamy serdecznie, zapraszamy na kolejne akademickie rytmy już za tydzień w poniedziałek po godzinie 11. Artur Pieczarka, dziękuję i do usłyszenia. Akademickie rytmy.